Tak na kozidrak zarabia jej były mąż. Przyłapano go na gorącym uczynku. Beata Kozidrak jest królową polskiej sceny muzycznej, chociaż ostatnio wokół gwiazdy narasta coraz więcej kontrowersji. Wokalistka zaliczyła kilka solidnych wpadek, a nawet popadła w konflikt z prawem. Jakiś czas temu wszystkie media rozpisywały się na temat jej dziwacznego występu podczas koncertu jubileuszowej trasy Bajmu. Tej sytuacji co prawda nie skomentował jej były mąż, ale wygląda na to, że miał ku temu ważny, finansowy powód. Beata Kozidrak utrzymuje relacje z byłym mężem. Beata Kozidrak rozwiodła się ze swoim mężem Andrzejem Pietrasem w 2016 roku, wcześniej przed 2 lata byli w separacji. Powodem rozstania była prawdopodobnie niewierność małżeńska. Zakończenie prawie 30-letniego związku było wielką sensacją i media bardzo długo rozpisywały się na ten temat. W jednym z wywiadów były małżonek piosenkarki wyznał: "Przechodziłem psychiczne tortury w momencie, kiedy się rozstawaliśmy. To, co czytałem, to były totalnie nieprawdziwe rzeczy, często wyssane z palca. A ludzie w to wierzą. To była duża krzywda", relacjonował Pietras w rozmowie. Małżonkowie doczekali się 2 córek, Katarzyny i Agaty, które ze względu na kariery swoich rodziców nie miały łatwego życia. Kozidrak i Pietras wciąż utrzymują stosunki między sobą, ale nie tylko ze względu na dzieci. Łączą ich jeszcze sprawy finansowe. Kozidrak nie wykluczyła Pietrasa. Zespół Bajm powstał w latach 70. Właśnie wtedy wokalista Andrzej Pietras zaproponował Beacie Kozidrak i jej bratu Jarosławowi wspólny występ w kultowym klubie Hades w Lublinie. Utwory rockowego bandu wielokrotnie trafiały na listy przebojów i przyciągały na koncerty tłumy wiernych fanów. W październiku 2024 roku zakończyła się trasa jubileuszowa zatytułowana 45 Tour, która miała być uczczeniem 45-letniej historii grupy. To właśnie podczas jednego z tych koncertów doszło do niecodziennej sytuacji. Kozidrak dała się ponieść emocjom i aż wiła się na scenie. Sytuację komentowała nie tylko prasa, ale również znajomi Kozidrak, a nawet psychiatra. Osobą, która odmówiła komentarza, był Andrzej Pietras. Mężczyzna postanowił nie wypowiadać się na ten temat. Można się domyślić, jaki miał powód. Były mąż Kozidrak wciąż zarabia dzięki niej. Małżeństwo Beaty Kozidrak i Andrzeja Pietrasa się zakończyło, ale ich współpraca na polu zawodowym nie. Mężczyzna wciąż jest menadżerem zespołu Bajm i utrzymuje dobre relacje z byłą żoną. Para, nawet mimo rozwodu, wciąż udziela wspólnych wywiadów i pokazuje się razem na branżowych imprezach. Andrzej Pietras nie może też narzekać na zły stan konta. Mimo rozstania Kozidrak nie puściła go z torbami. Jakiś czas temu jeden z salonów samochodowych w Lublinie pochwalił się nowym klientem i był to nie kto inny jak współzałożyciel Bajmu. Mężczyzna znalazł się tam, aby kupić samochód. Do sieci trafił film, na którym widać, jak Pietras wyjeżdża stamtąd nowiutkim Audi Q8. Choć Pietras i Kozidrak rozstali się w atmosferze skandalu, udaje im się utrzymywać relacje i zgodnie współpracować. Wygląda na to, że żadne z nich nie narzeka na stan swoich finansów.